Po wczorajszym wstrzymaniu się od głosu w sprawie ustawy medialnej Konfederacja może stracić poparcie swoich wyborców. Między innymi o tym będę rozmawiał już teraz z Robertem Bąkiewiczem, prezesem Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Dzień dobry panie prezesie, witam bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Pan wczoraj apelował do posłów Konfederacji o poparcie ustawy medialnej. Proszę wyjaśnić dlaczego. No, panie redaktorze, drodzy słuchacze, no, sprawa dotycząca mediów jest kwestią bezpieczeństwa państwa, jest tak naprawdę ochroną polskiej racji stanu. Wiedzą to wszystkie poważne państwa, wiedzą o tym Niemcy, Francuzi, którzy swoje prawodawstwo w taki sposób przygotowują, żeby właśnie te media były mediami, które tych elementów bezpieczeństwa przestrzegają, tej ochrony racji stanu tych państw przestrzegają w Polsce. Od 1992 roku, kiedy weszła ustawa medialna, była ona tak naprawdę ustawą bardzo dziurawą i pozwalała obcemu kapitałowi tworzyć bardzo silną pozycję mediów, które mogło oczywiście być wykorzystywane nie w taki sposób, jakby to było zgodne z polskim interesem narodowym. No i z punktu widzenia Polaka, narodowca, patrioty, państwowca, jasnym jest, że ograniczenia tutaj i obostrzenia czy pewne regulacje w kwestii mediów są sprawą oczywistą i bardzo ważną, bo one jakby posadawiają się na suwerenności, na niepodległości, czy dają tam te poczucie suwerenności, niepodległości. No i stąd mój apel do posłów Ruchu Narodowego szczególnie, którzy wydaje się, że powinni mieć dokładnie taką samą ocenę rzeczywistości, obiektywną, bo mówili o tym, że będą się po prostu wstrzymywali od głosu. No to uważam za akt. Tak, no właśnie, panie prezesie, jeśli wolno wejdę w zdanie, bo trzeba przyznać i co zauważyć niestety, że pana apele na niewiele się zdały, bo konfederaci wstrzymali się od głosu, zapowiedzieli też, że wstrzymanie, jeśli ustawa wróci z Senatu, w praktyce, jak wiemy, będzie to oznaczało głosy przeciwne przyjęciu ustawy. No jak pan to ocenia, jak pan na to zareagował, na tą postawę? No ja oczywiście z tego, co powiedziałem wcześniej, uważam, że to jest zła, negatywna postawa dla państwa polskiego, że w ten sposób nie dbamy o własną podmiotowość w naszym państwie. Tutaj wiemy o tym, że w tle tej ustawy była omawiana sprawa TVN-u i telewizja TVN, która przecież jest kapitałem zagranicznym, który jednoznacznie, wielokrotnie opowiadał się przeciwko wartościom narodowym, kulturowym, uderzał w te wartości. Wręcz nawet podburza czasem tę atmosferę, uderzał w te wartości bezwzględnie, również w środowiska narodowe, przygotowując fałszywe zupełnie materiały, podając nieprawdziwe informacje, doprowadzając do sytuacji konfliktowej wewnątrz naszego narodu, gdzie ludzie po prostu czerpali czy czerpią z tego medium wiedzę, no to jasnym jest, że takie medium działa na niekorzyść naszego narodu, naszego społeczeństwa i interesu państwowego. Faktycznie koledzy zachowali się zupełnie inaczej. Uważam, że prowadzą po prostu bardziej politykę partyjną niż propolską. No trudno to jest inaczej. Czy w tym kontekście, czy pana zdaniem ta decyzja konfederatów nie zniechęci jej wyborców i mogą stracić w sumie zbierane z miesiąca na miesiąc poparcie, ale wciąż nie za wysokie przecież, prawda? Nie wiem, ja nie jestem przeciwnikiem jakiejś konfederacji, ja jestem za Polską po prostu. Uważam, że to jest zła decyzja, że w oczach polskiego patrioty taka decyzja musi być oceniana negatywnie. Tutaj można powiedzieć jeszcze o tym, że ta noga wolnościowa czy liberalna w Konfederacji wręcz zachęca polskich patriotów do obrony TVN-u. To naprawdę wygląda to bardzo, bardzo groteskowo, prawda, w sytuacji, kiedy te medium, tak jak powiedziałem, atakuje polskość po prostu. Jakie będą reakcje wyborców? No wydaje mi się, że przez dużą część zostanie to ocenione bardzo, bardzo negatywnie.
Ja tego bym nie chciał. No, chciałbym, żebyśmy walczyli o własny interes. Pytanie tylko. Pytanie, czy się mleko nie rozlało trochę jednak, prawda? No, pytanie. Jeszcze jest sytuacja taka, że ta ustawa wróci z Senatu, prawdopodobnie po wecie, do przegłosowania w Sejmie. I zobaczymy faktycznie, jak wtedy ci posłowie się zachowali. Nie wiem, czy pan prezes widział, ale była taka konferencja właśnie przedstawicieli Konfederacji, którzy mówili, że postanowili razem, że również po powrocie z Senatu już zapowiedzieli też wstrzymywanie się od głosu, stąd ta moja informacja przed chwilą. Chciałbym jeszcze poruszyć jeden wątek. Otóż poseł Konfederacji Dobromir Sośnierz został opluty wczoraj po wyjściu z Sejmu przez jedną z osób, które zabrały się tam w celu protestowania przeciwko nowelizacji ustawy. Do zajścia odniósł się premier Morawiecki. W jego ocenie cała klasa polityczna powinna potępić takie zachowanie. Zupełnie inną opinię opublikowano na koncie Strajku Kobiet, według którego chuligański wybryk to, i tutaj pozwoli pan, że zacytuję, wyraz szacunku. Jak pan to skomentuje? Relatywizm moralny z tamtej strony sceny politycznej, ale i również medialnej jest czymś zupełnie, wydaje się, naturalnym. Takie przynajmniej mamy doświadczenia. Pamiętam wydarzenia z października ubiegłego roku, gdzie strajk kobiet eskalował tą agresję na ulicach polskich miast w sposób niebywały wcześniej, po 89 roku. Dlatego dzisiaj nie dziwi, że pozwalają sobie ci politycy na tego typu komentarze. Politycy lewicy również zachęcali, pokazywali o tym, że to jest dobre, bo jeśli my karamy, czy jeśli obywatele, którzy popierają nasze postulaty, karają jakichś innych polityków, to jest bardzo dobrze, natomiast wy nie możecie, bo my mamy tutaj rację i my mamy prawo do tego, żeby postępować w ten i nie inny sposób, bo nasza prawda jest ważniejsza i pozwala nam na czynienie nawet zła. No, to jest zupełnie abstrakcyjne, obce naszej cywilizacji, naszej kulturze, godne potępienia, godne odrzucenia. Jakikolwiek tam byłby polityk, to trzeba by było powiedzieć o tym, że takie postępowanie jest po prostu niegodne. Natomiast no, właśnie te media, o których przed chwilą rozmawialiśmy, one tworzą pewną taką atmosferę niechęci, wręcz nienawiści w stosunku do osób o innych poglądach. No pytanie, czy to jest też nie jest wynik pewnej eskalacji nastrojów przez Donalda Tuska, który wrócił do Polski. Ewidentnie widać, że dał zielone światło na tego typu działania. No ale to zostawmy, bo chciałem zapytać jeszcze na koniec o inną kwestię. Otóż, bo dzisiaj jakoś tak przeglądając różne media, no nie widzę jakiegoś takiego jednoznacznego potępienia, wyrazu jakiegoś solidarności z panem posłem Sośnierzem, jakiejś też krytyki pod adresem tego, co stało się wczoraj. Gdyby w czasie Marszu Niepodległości, który pan organizuje, ktoś z uczestników marszu podobnie zachował się wobec, nie wiem, posła Platformy Obywatelskiej albo Lewicy, co by działo się wtedy w mediach? No wtedy oczywiście sytuacja byłaby zupełnie odwrotna. No, przynajmniej w tych mediach lewicowo-liberalnych one by wskazywały na to, że środowiska patriotyczne, środowiska narodowe to są środowiska szowinistyczne, środowiska pałające nienawiścią do mniejszości, czy to seksualnych, czy innych grup o innych poglądach tutaj politycznych. W ten sposób by to było na pewno... Pewnie byłyby też wnioski o zakaz organizowania marszu. Nie tylko by było, tylko z takimi sytuacjami mieliśmy do czynienia. Trzeba pamiętać o tym, że my nigdy nie nawoływaliśmy publicznie do nienawiści, nigdy nie nawoływaliśmy do ataków fizycznych. Wręcz przeciwnie, no, Stowarzyszenie Marsz Niepodległości, czy również ja jako prezes wielokrotnie mówiłem o tym, że bardzo staramy się o to, żeby było jak największe bezpieczeństwo, żeby przekaz był jasny. Być może on jest nieraz mocny w swoim wydźwięku, natomiast nigdy tam nie ma zachęty do jakiejkolwiek agresji i nienawiści. Natomiast druga strona, to co mówiliśmy wcześniej, no
pozwala sobie na tą nienawiść, uważając, że stoi wyżej po prostu moralnie w tym konflikcie, w tej wojnie cywilizacji, która tak naprawdę w tej chwili nas wszystkich dotyka. Ta hipokryzja polityków Platformy, zresztą jedna z pań posłanek najpierw właśnie zaczęła pochwalać to na Twitterach, to zachowanie protestujących, mówiąc o przedstawicielach narodu na tym proteście, a z kolei inni kontestowali, że to po prostu nie żadni przedstawiciele narodu, tylko zwykli chuligani. No i pytanie, czy nie mieli racji? Ja, panie redaktorze, uważam, że to nie tylko są chuligani. Często są ludzie uwiedzeni po prostu tą kłamliwą narracją, która jest propagowana w tych mediach, które często mają właśnie kapitał zagraniczny, poza europejskiego obszaru gospodarczego. I one po prostu doprowadzają do wewnętrznego konfliktu takiego pomiędzy sobą Polaków, którzy być może w innej zupełnie sytuacji potrafiliby wielokrotnie się z sobą porozumieć. Faktem jest natomiast to, że ci ludzie, którzy tam prowadzą tego typu akcje, no często to są po prostu funkcjonariusze, czy pewnie aktywiści, którzy za to dostają konkretne pieniądze i powodują takie reakcje tłumu, które mają wywoływać właśnie agresję i mają wywoływać destabilizację naszego państwa. Tak, można było zauważyć wśród tych protestujących stare, dobrze znane twarze Komitetu Obrony Demokracji choćby, prawda, dokładnie, przedstawicieli KOD-u, więc tutaj nie może to dziwić. Na koniec, co by pan powiedział tym może nielicznym, przynajmniej w niektórych miastach, może bardziej licznym, w innych zupełnie nielicznym, ale jednak tym, którzy wychodzą w obronie TVN-u? Bym powiedział, że jesteśmy wszyscy wspólnym narodem. Niech tak naprawdę sprawdzą ci państwo, na czym ma polegać ta zmiana tej ustawy, jakie są regulacje w innych państwach, liczących się państwach chociażby europejskich, w Niemczech, we Francji, w Austrii, w Czechach, naszego południowego sąsiada. I nie dawajmy się w ten sposób rozgrywać pewnym grom politycznym, dlatego że dzisiaj sytuacja międzynarodowa Polski jest również bardzo, bardzo skomplikowana i powinniśmy zadbać o to, żebyśmy się potrafili porozumieć nawet w sytuacjach, które no, wywołują pewne emocje. Bardzo panu dziękuję za komentarz i za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dobrego popołudnia. Prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Robert Bąkiewicz był gościem Wielkopolskiego Popołudnia z Radiem Poznań.